Mówię o ochotniczą strażą pożarną ratownictwa wodnego. Mamy do dyspozycji kłada z torbą R1. Oprócz tego torby R1 mamy różne kamizelki wypornościowe, ratownicze. Mamy rzutki, związane troszkę rzeczy z wodą, ponieważ ten kład jest grany przeważnie do patrolowania wałów, do ratownictwa wodnego i do poszukiwań. Poszukujemy oczywiście w różnych miejscach. Są to też miejsca związane z wodą. Naszą torbą R1 na wyposażeniu mamy wszystko prawdopodobnie, oprócz AED, który w najbliższym czasie będzie zakupiony już, funduszy. A co mamy, co posiadamy, więc oczywiście tlen, różne ambu jest, zamrażacze, które często bardzo używamy w poszukiwaniach osób zaginionych. Różne saki, wyposażenie, podstawowe wyposażenie torby R1, straży pożarnej. Jest to ten sposób. Oprócz tego wyposażenia, tak jak mówiłem, mamy jeszcze zapięte z tyłu tutaj w kufrach różne nasze do pomocy zabawki. Dzień dobry. Są to kamizelki wypornościowe, drugi kask. Do grupy poszukiwawczej oczywiście w nocy jest potrzebny nam dobry żarnik, reflektor. Nie. Usiądź sobie na tamten. I różny jeszcze sprzęt. Dla osób poszkodowanych, starszych, oczywiście mamy ocieplacze kieszonkowe, żeby od razu tą osobę ogrzać. Oprócz tego, że mamy folię życia, to jeszcze dokładamy osobie takie ocieplacze. Kład już kilka razy brał udział w poszukiwaniach. Brał też oczywiście tutaj w Nowym Dworze, rok temu była zapowiedź takiej niby powodzi. Też patrolowaliśmy przez 3 dni wały w Nowym Dworze. Poszukiwania mieliśmy w różnych miejscach. Przeważnie to są łąki, lasy, gdzie on się bardzo dobrze sprawdza. To jest pojazd czterokołowy, pojemność 500, hak z tyłu do przyczepki dla osoby poszkodowanej można podłączyć. Oprócz tego mamy jeszcze wyciągarkę, która nam pomaga wydostać się. Już tak naprawdę jest bardzo ciężki teren. Oczywiście oznakowany jest. Mamy błyski niebieskie, że jest jako uprzywilejowany pojazd. Dookoła jest oznakowany.